przypomniała mi się historia o cudzie. Cud to jest coś takiego niezwykłego. Cud to jest coś, co się nie powinno wydarzyć, a się wydarza. Cud to jest skrót od czas unieść dupę. A skąd to się wzięło? Bo cud to nie jest ten moment, kiedy nagle huknęło, błysnęło i rzuciłem palenie. Albo huknęło, błysnęło i babcia w Medjugorje zostawiła kulę i poszła dalej na piechotę. Huk to jest ten moment, który był 2 lata wcześniej, kiedy babcia zaczęła zbierać pieniądze na Medjugorje, przenosząc się z chlebu, z chlebka z szyneczką na chlebek z margarynką i przez 2 lata zbierała, przez 2 lata wierzyła, że to jest możliwe. I ten cud to jest to przekonanie, że to jest możliwe. I cud to jest ten moment, kiedy my robimy pierwszy krok. Tak jak Chińczycy mówili, najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku. To ja twierdzę, że największy cud zaczyna się od podniesienia dupy. Wystarczy.